sobotę, 16 grudnia bieżącego roku, Wejherowo gościć będzie po raz drugi rycerzy Jedi, szturmowców i innych przybyszy z odległej galaktyki oraz wszystkich fanów serii Gwiezdne Wojny. W trakcie zlotu w kinie Wejherowskiego Centrum Kultury odbędą się projekcje filmu Ostatni Jedi, najnowszego epizodu sagi Star Wars. Drugi zlot fanów Gwiezdnych Wojen tradycyjnie rozpocznie się na Wejherowskim Rynku przed pomnikiem Jakuba Wejhera, który tego dnia będzie wystylizowany na postać Lorda Vadera. Po powitaniu gości z lotu i odegraniu hymnu Imperium uroczysta parada uczestników wyruszy do Wejherowskiego Centrum Kultury, gdzie na uczestników czekać będzie wiele atrakcji, wykłady, wystawy modeli oraz liczne konkursy. Przygotowana zostanie również strefa gier planszowych i komputerowych, a także strefa małego malucha z atrakcjami dla najmłodszych. Na fanów jazzowych brzmień czeka istny rarytas. Już 8 listopada na scenie Wejherowskiej Filharmonii Kaszubskiej pojawi się Loud Jazz Band. Koncert Loud Jazz Band w Wejherowie to jest wydarzenie szczególne. Jest elementem, częścią trasy World Tour, tej kompilacji, tego zespołu, bandu składającego się z muzyków z Polski, ze Skandynawii. Tam słychać różne wpływy muzyki jazzowej, etno, muzyki skandynawskiej, właśnie polskiej. Wydarzenie szczególne, bo Wejherowo jest jednym z nielicznych polskich miast, gdzie wystąpi Loud Jazz Band. Także tym bardziej serdecznie Państwa zapraszamy.